pamiętam do dziś, że ta kość wyskakiwała mi pod skórą. I przyszedłem po pierwszej rundzie do narożnika i mówię trenerowi, trenerze, złamałem rękę, mówię, i to tak, mówię, chyba dobrze, mówię, bo czuję, że tam aż chrupie, przeskakuje, nie? A mówię, jak uderzam, to mi światło gaśnie w oczach. A on mówi, tak, chcesz wygrać walkę? I ja mówię, no chcę, nie? Weź mnie, nie wkurwiaj. I na tym się nasz dialog zakończył. Ja się odwróciłem i poszedłem na następną rundę. I to był finał. I z tą złamaną ręką wygrałem ten finał.